wychodzą na dwór. Dzień dobry wszystkim zebranym. Życzę dobrej pogody sobie przede wszystkim. Dziękuję przede wszystkim wszystkim wystawcom produktów tradycyjnych, którzy zjechali do nas, do Strzeleckiej Doliny po to, żeby pokazać swoje produkty. Również dziękujemy za to, że tak licznie w taką pogodę przyszli ci, którzy chcą popróbować, którzy uważają, że niekoniecznie trzeba jeść żywności z chemią. Można również żyć w symbiozie z naturą. I to my prezentujemy i tak traktujemy. Oczywiście jest to 19. edycja Święta Śliwki, a więc jarmarku produktów tradycyjnych pod hasłem Święto Śliwki. I cieszymy się, że tyle ludzi nas odwiedza. I może parę słów pani sekretarz jeszcze. Niech się zaprezentuje również, bo mamy nową panią sekretarz, panią Anię Misiaszek-Bystry. Dzień dobry, witam serdecznie, pierwszy raz w tym gronie. Bardzo dziękuję za zaufanie. Serdecznie witam tutaj wszystkich zgromadzonych. Pogoda jaka jest, taka jest, ale myślę, że pogoda ducha wszystkich rozpieszcza w środku emocje. Państwo macie przecudowne przetwory, to po pierwsze. Po drugie, wyroby, które Państwo prezentujecie na swoich stoiskach, są różnorakie. Impreza już jest 19 raz, więc jednak mimo wszystko tutaj warto przyjeżdżać. Niektórzy przyjeżdżają tylko i wyłącznie po konkretne produkty, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy do korzystania z wszystkich przyjemności, które są na stoiskach. Życzę owocnych handlów,
I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja z kolei życzę wszystkiego dobrego i obyście nas nie opuścili, bawili się z nami, skorzystali z tego dobrodziejstwa, które tutaj zorganizowaliśmy. A ja powiem tak, wszystko już zostało powiedziane. Mi jako osobie, która zarządza 286 duszami w tej wsi, życzę wszystkim wspaniałych zakupów, w miłej atmosferze. Witam serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców Strzelec Dolnych. Ja tutaj tylko dodam, że te dwie panie to koło gospodyń, z którym zaczynaliśmy to święto Świtki. Strzelecka wieś, zielona, prastara dolina. Kto nie był tam, tu wije się Wisły brzeg. Strzelecka wieś, potoku wartki wie, kołują nad nami bociany, żurawie krzyczą też. Kołują nad nami bociany, żurawie krzyczą też. Równina kwieciście tak błyszczy, schronienie zwierzętom tu da. I ptaki przygarnia do siebie, zielenią zaprasza do gniazd. Strzelecki krajobraz jest piękny i Wisła koryto swe ma. Na grudki historyczny spogląda ciekawie, strzelecka historia to fakt. Strzelecka wieś, prastara, zielona dolina. Kto nie był tam, tu wije się Wisły brzeg. Strzelecka wieś, potoku wartki wie, kołują nad nami bociany, żurawie krzyczą też. Kołują nad nami bociany, żurawie krzyczą też. Zimowe chmury przynoszą wiele trosk. Nie padaj jednak na swój ponury, nie gniewaj się na los. Czekaj cierpliwie, aż wezwie lato na przygodę czas. A odnajdziesz, czego dziś ci brak. Miłość na słoneczne dni. Dwa tygodnie, więcej nic. Wakacyjny mały flirt, zapomnienia kilka chwil i na noc całą kolorowe sny. Jeśli można trochę głośniej. I uwaga, pierwszy taniec salsa. Tu eres ese fuego, yo el cigarro. Enciendes y me apagas tus labios. Tu cuerpo es ese mal tan necesario. Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que
todo es cuestión de tiempo. Y uvaga. Contigo como un lunes parece un viernes. De día salir de noche me perderé. Hey. Contigo como un lunes parece un viernes. Ahora te vas y conmigo siempre te vienes. Y uvaga, salta. Así eres tú. Ua. Y así soy yo. Sé que no somos nada, pero nos damos todo. Así eres tú, y así soy yo. Y aunque no somos nada, Chico Esca. Znajdzie się lek. Ze środka gazety wybucha, z głośnika w mym radiu się pcha. Z okienka TV, z internetu reklama, co skusić mnie ma. Na skraje bezsenność, na stresu codzienność, na straszne dżyraki, podstępne żylaki, na katar i kaszel, na serduszka nasze, tabletka niewielka tam. Dla łysych, na włosy, na zakane losy, na lepszą potencję, inteligencję wyleczy, odchudzi, do życia pobudzi, tabletka niewielka ta. Podniesie ciśnienie, zniknie potępienie i humor poprawi i od złego zbawi. Lecz zanim zażyjesz, to pamiętaj złotko, skonsultuj z lekarzem, zapoznaj z ulotką. Miłość spotkałem w naszej Bydgoszczy, długo po świecie szukałem jej. I pewnie dalej szukałbym jeszcze, gdybym w Bydgoszczy nie znalazł jej. I pewnie dalej szukałbym jeszcze, gdybym w Bydgoszczy nie znalazł jej. Miasto w zieleni i w rzece słońce uśmiechem budzi codziennie mnie. Znowu spotykam ciebie na drodze, lampy zielenią kłaniają się. Znowu spotykam ciebie na drodze, lampy zielenią kłaniają się. Dziewczyny najpiękniejsze, Bydgoszczy znajdziesz je. Przyjechać musisz tutaj na drwę, gdy zechcesz przekonaj się.
jak kwiaty cudnie chodzą po mieście wzdłuż i wszerz i wabią swą urodą na brną, uśmiechem wabią też. Miło spotkałem w naszej Bydgoszczy, długo po świecie szukałem jej i pewnie dalej szukałbym jeszcze, gdybym w Bydgoszczy nie znalazł jej. I pewnie dalej szukałbym jeszcze, gdybym w Bydgoszczy nie znalazł jej. Że pogoda nam nie dopisała, ale frekwencja za to wychodzi w dalszym ciągu znakomita, a to znaczy o tym, że impreza to jest znana, Państwo chcecie na nią przybywać i zapraszam na kolejne 20 Święto Śliwki w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie jestem zwolenniczką długich przemówień, więc powiem taki krótki cytat. Za panem Adamem Ziemianinem powtórzę, że nie trafiła mi się nigdy, chociaż nigdy nie mów nigdy, śliwka bez pestki, ale człowieka bez serca spotkałem. W związku z czym ja Państwu życzę, żebyście na swojej drodze spotykali tylko ludzi z sercem i szukali może tej śliwki bez pestki. Ja jako wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednocześnie dyrektor Biura Metropolii Bydgoszcz, jestem dumny, że tego typu wydarzenie jest w naszym regionie. Byłem kiedyś mieszkańcem gminy Dobrycz, teraz mieszkam w pobliskim Fordonie w Bydgoszczy, ale chcę powiedzieć, że ta duma nie jest bezpodstawna, dlatego że jako Metropolia Bydgoszcz byliśmy w marcu częścią Polskiego Stoiska Narodowego, gdzie promowaliśmy produkty regionalne. I muszę Państwu powiedzieć, że produkty regionalne, między innymi powidła strzeleckie, zrobiły prawdziwą furorę wśród gości z całej Europy i nie tylko, bo jest to największa giełda turystyczna na świecie. I chcę z tego miejsca podziękować wszystkim producentom strzelec dolnych, powideł strzeleckich, którzy nieodpłatnie przekazali nam słoiki z powidłami. Także mogliśmy promować i gminę Dobrycz, i strzelce dolne, i te powidła, i całą metropolię Bydgoszcz na międzynarodowym wydarzeniu turystycznym, za co serdecznie dziękuję i od razu mówię, że uśmiechniemy się również w przyszłym roku. Jednocześnie w tym miejscu chcę pozdrowić od prezydenta miasta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego, który jest jednocześnie szefem Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, które działa po to, aby rozwijać współpracę międzysamorządową, czego efektem chociażby dzięki dobrym relacjom z gminą, z włodarzami gminy Dobrycz jest komunikacja miejska, która dzisiaj tutaj Państwa dowozi w poszerzonym składzie, że tak powiem, autobusowym i częstotliwością. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i mimo tej pogody życzę wszystkim miłej zabawy. Szanowni Państwo, w imieniu marszałka Piotra Całbeckiego, jak i dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Wiesława Czarneckiego przekazuję organizatorom najlepsze życzenia, bo praktycznie dla marszałka rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich i produkt tradycyjny są istotne, ale również w moim imieniu, oby sadownikom zawsze obrodziły śliwki i w kotłach było ich dużo i moglibyśmy każdego roku raczyć się tą piękną imprezą. I pogoda dzisiaj jest dla wytrwałych i my jesteśmy, należymy do wytrwałych. Wszystkiego dobrego. Panie, panowie, szanowni państwo, handlowcom, rolnikom dobrego handlowania, klientom dobrych, udanych, wspaniałych zakupów. Na pierwszym święcie śliwki nie byłem, na drugim na pewno byłem. I to, co dzisiaj widzę, to jest to wspaniała impreza. Niech ona dalej promuje gminę, niech ona dalej promuje województwo kujawsko-pomorskie. Wszystkiego dobrego wszystkim tym, którzy po pierwsze tę imprezę wymyślili, po drugie tak wspaniale ją tutaj realizują. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, w imieniu pana starosty bydgoskiego, pana Wojciecha Pożycha i swoim własnym, bardzo dziękuję Państwu organizatorom, Państwu Iwanowskim i pani Sołtys za zorganizowanie tej imprezy wspaniałej po raz 19. Bardzo dziękuję, bardzo gratuluję wytrwałości Państwu. No i jest to wspaniała sprawa, ponieważ możemy wszyscy tyle lat się spotykać i raczyć swoją obecnością tutaj. Życzę udanej dzisiaj zabawy, miłego pobytu tutaj, pomimo tej nieciekawej pogody. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, ale też chcę pogratulować organizatorom, bo wiem, że one miesiące przed już mają te listy, to wszystko pilnują, ale wszystkim, którzy tutaj przygotowują to święto. Słuchajcie, słoneczko dzisiaj przebije jeszcze, a jutro będzie na pewno, także wszystkim udanych zakupów i smaczności życzymy. Oczywiście, że życzymy smacznego. Bardzo się cieszę, że Państwo są. Bardzo się cieszę, że nasi goście też są z nami. Proszę bardzo, jeszcze oddajemy Panu głos. Dziękuję bardzo za głos. Dziękuję również za zaproszenie jako radny gminy Dobrz. Zapraszam Państwa nie tylko w ten weekend, bo te śliwki będzie można kupić przez cały rok i zapraszamy do Strzelec Dolnych, gdzie ten skarb, który tutaj jest promowany przez ten fantastyczny weekend, co prawda pogoda nie dopisuje, ale gwarantuję Państwu, że przez kolejne tygodnie i miesiące produkt można kupić i tutaj często świeci słońce. Dziękuję bardzo. I jeszcze może tutaj ja... Tak, jeszcze chwileczkę tu poprosimy. Oddaję głos Panią, proszę bardzo. Tutaj kłótnie o mikrofon widać, wszyscy chcą coś powiedzieć, każdy kilka słów. W imieniu dyrektora Ryszarda Kamińskiego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego serdecznie gratulujemy organizatorom za to, że przez tyle lat udaje się Państwu tworzyć to dzieło wspólne, dlatego że wiemy jak to jest, nie jest łatwe zorganizować tego typu imprezę. Nie jest to jedna osoba, jest to cały zespół. Dlatego serdecznie gratulujemy jeszcze raz i życzymy wytrwałości, pasji i serca nadal, aby się nie poddawać. Wszystkiego dobrego. Ja natomiast chciałam wspomnieć, że w tym roku chyba po raz kolejny powidła strzeleckie zdobyły nagrodę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Także cały czas są doceniane, cały czas ten smak jest odkrywany i doceniany przez koneserów. W imieniu władz samorządowych poproszę również Panią Przewodniczącą. Chciałbym jeszcze raz pogratulować Państwu Iwanowskim, że tyle wkładają w to serca, zaangażowania i że możemy po raz 19 tutaj gościć. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, dla Pani Ani taki w imieniu władz samorządowych. Dla szefa. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, ale ta impreza też by się nie odbyła, gdyby nie pani sołtys Elżbieta Szaj. I w imieniu również władz samorządowych chcemy serdecznie podziękować, bo tak jak mówił ktoś, obydwie razem i zawsze i wciąż. Dobrego. Dziękuję bardzo. Stowarzyszenia Strzelecka Dolina i Koło Gospodyń. Chciałbym podziękować tu za ten wkład również dzisiejsze władze, więc dzisiejszemu wójtowi również koło gospodyń chciało sprezentować koszyk naszych takich produktów, tak, żeby nie zapomniał, że święto śliwki przygotowuje się cały rok, nie tylko w dzień dzisiejszy, czy w weekend dzisiejszy, ale święto śliwki pracujemy cały rok. Będę pamiętał. I dziękujemy za to, że również Pan Wójt też dostąpił do naszego grona. Dzięki bardzo, będę pamiętał, a szczególnie przy takim załączniku, także... Jest z nami także wiceprezydent Bydgoszczy, pan Mirosław Kozłowicz. Ja się bardzo cieszę, tu padły piękne słowa na temat tego, na temat współpracy samorządów i to jest też niesamowita sprawa, że można, jak się chce, prawda? Tak, witam bardzo serdecznie. Pamiętamy o tym kawałku ścieżki rowerowej. W przyszłym roku pewnie dokończymy tą pracę, którą zaczęliście. Bardzo gratuluję tych inwestycji, które tutaj prowadzicie. Rzeczywiście trochę powiem szczerze, że spóźniłem się właśnie przez te inwestycje, bo troszeczkę tutaj jest, te drogi są przebudowywane i bardzo dobrze. Szanowni Państwo, ponoć nie ma złej pogody, tylko możemy być nieodpowiednio ubrani, także ubrałem buty, które normalnie noszę w górach i mogę dzisiaj po tych trawnikach, tutaj nawet po tym lekkim błotku przemierzać te piękne stragany, te piękne miejsca. Życzę Państwu świetnej zabawy podczas dzisiejszego Święta Śliwki i jutro jak najpiękniejszej pogody. Dziękuję bardzo. Ja może odczytam sformułowane podziękowania, które będą do
wszystkich skierowane, a później wymienimy już poszczególne osoby z imienia i nazwiska. Składam serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za 19-letnią promocję produktu lokalnego Powidła Strzeleckie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy udaje się utrzymać lokalną tradycję smażoną powideł. Święto Śliwki jest doskonałą wizytówką naszej gminy i regionu. Życzę powodzenia w życiu osobistym i dalszych wspaniałych sukcesów działalności społecznej. Andrzej Berdych, wójt gminy Dobrzyć. Pierwszą panią, którą chciałbym ten, jest pani Joanna Mordet. Wielkie brawa dla pani Anny. Bardzo, bardzo się cieszymy, że to, ta praca została doceniona. Jeszcze coś. Gratulujemy. Pani Maria Wyżgowska. Dziękuję. My się wszyscy... Pani Joanna Krakowska. Miło mi bardzo. Naprawdę dziękuję bardzo. Pani Beata Jędruszewska. Naprawdę dziękuję. Pani Joanna Mordet. To przepraszam, ale to podwójnie. Przepraszam. Pan Stanisław Bogacz. Ja wręczę, przepraszam bardzo. Dzięki bardzo. Pani Wioletta Chabowska. Miło mi. Pani Ewa Boniecka. Dzięki bardzo. Proszę. I pani Dominika Jura. Dzięki bardzo. Mijały dni i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka. Nauczyła się chodzić po pokoju omackiem. Sama ubierała się i rozbierała powoli i ostrożnie. Ale wzrok nie wracał. Jednego razu mówiła: prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę? Nie, dziecko, masz popielatą. Mama ją widzi? Widzę, moje kochanie. Tak jak w dzień? Tak. Ja także będę widziała wszystko za kilka dni? Nie, może za miesiąc. Ale ponieważ matka nie odpowiedziała jej nic, więc mówiła dalej. Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień, a w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej? Czy do nas przychodzi ten sam biały kotek z czarnymi łapkami? Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze? Nie ma tu lustra? Matka podaje jej lusterko. Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie, mówiła dziewczynka, przykładając lustro do twarzy. Nic nie widzę, rzekła. Czy i mama nie widzi mnie w lusterku? Widzę cię, moja ptaszyno. Jakim sposobem? Zawołała dziewczynka żałośnie. Przecież jeżeli ja nie widzę siebie, to już w lustrze nie powinno mnie być. A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy nie widzi? Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju. Zapraszamy serdecznie. Ruch Wyzwanie 4 zł. Każdy los wygrywa. Można wesprzeć osoby niepełnosprawne. Zapraszamy. Tu też jeszcze, to my tak chowamy, zapraszamy serdecznie. 4 zł. Każdy los wygrywa. Można wesprzeć osoby niepełnosprawne i można coś wygrać. Zapraszamy serdecznie.
święty zmiłuj.